Witam. 15 stycznia, nazywam się Piotr. Witam w programie informacyjnym Global News, programie dla ludzi o mocnych nerwach, a w nim najważniejsze informacje o stanie ekonomii, polityki, analizy działań syjonistycznych elit oraz inne, które wymagają świadomego postrzegania i nagłośnienia. W tym tygodniu w wersji również skróconej postaram się przedstawić Wam obecną sytuację świata, a więc przedstawić to, o czym media mainstreamowe milczą, o tym chcę powiedzieć również, co ukrywa się przed nami świadomie, a co również dzieje się i co jest dla nas bardzo istotne. Zacznę oczywiście od tego, że wszystkie informacje zbieram i publikuję na portalu polskaświadoma.pl. Zachęcam do przeglądania, zachęcam do promowania portalu. Jest to jedyny portal, który gromadzi wszystkie informacje ze polskich źródeł niezależnych i zachęcam do przeglądania. Tradycyjnie zacznę od sytuacji w Polsce. Ona jest moim zdaniem bardzo istotna, jeżeli chodzi również o nastroje, które staram się prezentować Wam regularnie. Mam tutaj kolejny sondaż, w którym mówi się, że ponad połowa Polaków, 54%, ocenia, że świat idzie w złą stronę. Przeciwnego zdania było 34% badanych, a 12% nie wyraziło opinii w tej kwestii. To jest nowy sondaż. To jest sondaż pokazujący, że coraz więcej Polaków boi się o swoją przyszłość, widzi, że coś jest nie tak, chce zmian, ale boi się wyjść przed szereg, boi się w jakiś sposób zareagować, ale ważne, że tego typu informacje dostają się do nas, ponieważ to pokazuje jasno, że jesteśmy niezadowoleni z sytuacji i na świecie, i w Polsce. Kolejna informacja. W 2012 roku dużo mówiło się o tym, że prawdopodobnie euro zostanie wprowadzone później, ale coś pokazuje nam nowego Donald Tusk, mianowicie to, że będziemy mieli najprawdopodobniej wcześniej euro wprowadzone. Chce tutaj decyzję podjąć premier najprawdopodobniej właśnie na wiosnę i tutaj będzie niespodzianka w zasadzie, ponieważ wydaje się, że kryzys studzi zapędy ekonomiczne właśnie w kierunku wprowadzenia euro, jednak to, co robi partia rządzących, a więc na siłę próbuje przepchnąć tą walutę, wiadomo w jakim celu, jeszcze większego pogłębienia zamordyzmu w ekonomii polskiej. I tutaj macie konkretnie dobitny przykład, jak polska władza współpracuje z elitami na świecie. Kolejna rzecz, która budzi niepokój, to jest tak zwane drugie dno demolki służb, ABW sparaliżowane na 2 miesiące. Właściwie sparaliżowane całkowicie, ponieważ nie będzie można w żaden sposób teraz prześwietlać interesów, do których została właściwie stworzona ta służba, i jest to tutaj ewentualne takie zagrożenie, bo praktycznie rzecz biorąc wszystkie te przekręty, które robi Platforma, nie będą miały jakiejkolwiek szansy wyjść na światło dzienne, ponieważ mamy tutaj co najmniej 2-miesięczny paraliż spowodowany tym przetasowaniem kierownictwa po rezygnacji Bondaryka. Kolejna dziwna sytuacja, oczywiście tragiczna, no bo jak można nazwać to inaczej? Polscy rybacy skarżą się na urzędników resortu rolnictwa, którzy nakładają na nich olbrzymie kary za przekroczenie limitu połowów, sięgające nawet 100 tysięcy złotych opłaty, rujnują właścicieli kutrów. Karna polityka ministra rolnictwa doprowadza polskich rybaków na skraj bankructwa. Urzędnicy wymierzają drakońskie kary za przekroczenie limitów połowowych. Niestety wkrótce po objęciu władzy przez koalicję PO-PSL nowy rząd wycofał skargę z Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Na podstawie tego niesprawiedliwego dla polskich rybaków rozporządzenia nowy minister rolnictwa wydał własne, w którym ustalił drakońskie kary dla rybaków za przekroczenie limitów i inne przewinienia. No tak, mamy bardzo ciekawe zaplecze, jeżeli chodzi o przemysł, o rybołówstwo, jednak przepisy unijne nie pozwalają nam na wykorzystanie tego potencjału i jeszcze w dodatku nakładają na nas kary. Oczywiście jest to sytuacja jak najbardziej chora, która również ma doprowadzić do upadku i tej gałęzi przemysłu, która w jakiś sposób na pewno jeszcze jest wyżywieniem dla wielu rodzin rybackich.
Niemcy wykupują polskie firmy. Coraz więcej się mówi o tym, że Niemcy inwestują ogromne pieniądze w Polsce. Właściwie to już 23 miliardy euro. Ostatnio Bosch poinformował, że kupuje rzeszowskiego Zelmera, zaś BASF o budowie fabryki katalizatorów samochodowych, największej fabryki w Europie. Nasi zachodni sąsiedzi wchodzą nie tylko w nasz przemysł, nabywają także nieruchomości, media państwowe i obligacje. BASF dogadał się też z państwowym Ciechem, że odkupi od niego za 180 milionów zakłady chemiczne Zachem. Także, ale zgód, Herr Polak, wykupują nas już od dłuższego czasu. Teraz po prostu te informacje stają się niemal jasne dla wszystkich. Jest to oczywiście proceder, rzecz biorąc, najprościej mówiąc, legalny przecież, no bo nikt nie protestuje, a jedynie tam w Szczecinie protestują, tak, bo tutaj ten proceder jest już na skalę ogólnopolską chyba największy, ale o tym już mówiłem poprzednio. Kolejny ciekawy patent i pomysł Platformy. Wszystkie drogi będą płatne, choć obecnie mamy 20 tysięcy kilometrów dróg krajowych. Politycy wymyślili, że opłaty za korzystanie z dróg mogłyby być pobierane przez system Viatol, który funkcjonuje już na autostradach i płatnych, i odcinkach ekspresowych. Stawki nie zostały jeszcze ustalone, jednak posłowie Platformy uważają, że to tylko kwestia czasu, a każdy, kto jeździ więcej, powinien też płacić więcej. Zgodnie z szacunkowymi wyliczeniami resortów, jeśli przyjmie się, że kilometr drogi krajowej trzeba będzie zapłacić połowę stawki autostradowej, czyli 5 groszy, kierowca, który drogę z Warszawy do Białegostoku i z powrotem pokonuje raz w miesiącu, zapłaci około 240 zł rocznie. No to już nie jest chyba tajemnicą, podwyżki w polskich miastach, to o tym, co w zasadzie było spodziewane na ten rok, płacimy za wszystko więcej. W najbliższych tygodniach właściwie we wszystkich polskich miastach wejdą w życie podwyżki w opłatach lokalnych, najbardziej podrożeje woda i odprowadzanie ścieków, od kilku procent w Gdańsku i Wrocławiu do 15% na przykład w Świnoujściu. W całym kraju zdrożały już albo zdrożeją bilety komunikacji miejskiej, wzrośnie podatek od nieruchomości i od środków transportu i pewnie wiele innych rzeczy wzrośnie, których nie mam tu dzisiaj wymienione. Sypią się stadiony, drogi, lotniska zbudowane na Euro 2012. Stadion miejski we Wrocławiu nadaje się już do remontu. Wiele pomieszczeń ma niedoróbki lub jest wykończonych niezgodnie z projektem. Po Stadionie Narodowym w Warszawie, autostradach i lotnisku w Modlinie jest to kolejne wielkie partactwo trzeciej RP. Kolejnym tak zwanym sukcesem byłyby pękające autostrady, które jeszcze przed oddaniem do użytku trzeba było naprawić. Na wielu z nich zainstalowano ekrany akustyczne w miejscach, w których są całkowicie zbędne, a na nieukończoną A4 wpuszczono kierowców, by zaraz po turnieju zamknąć i kontynuować budowę. Ostatnio głośno o kolejnej fuszerce trzeciej RP, wybudowanym za 400 milionów lotnisku w Modlinie. W kilku miejscach od otwarcia zamknięto je z powodu stanu pasa startowego. Łatanie dziur kosztowało już 20 baniek, ale nadzór budowlany twierdzi, że nie zostało ono wykonane należycie i prawdopodobnie wiosną pas trzeba będzie całkowicie zerwać i położyć nowy. Znaczy ktoś zarobił nieźle, 20 milionów, a i tak tu trzeba będzie robić to od zera. Oczywiście możliwe tylko w Polsce. Wspominałem dzisiaj też o Zachemie, polski oddział japońskiej firmy produkującej. Zawiesiło pozwolenie na korzystanie dobrodziejstw strefy ekonomicznej. Mowa tutaj o firmie Sharp, która w zamian z publicznych pieniędzy koncern miał otrzymywać dotacje i być zwolniony z podatku dochodowego. Tymczasem liczba aktualnie pracujących dla tej firmy wynosi zaledwie 1000 osób i sukcesywnie spada tak po 20 na miesiąc. Od paru tygodni mamy do czynienia też z wysyłaniem sygnałów przez inne osoby z otoczenia Tuska, że wręcz niezbędna jest zmiana stanowiska Polski w sprawie członkostwa w strefie euro. Co więcej, decyzja musi być podjęta szybko. Jest to też właśnie związane z całą tą strefą ekonomiczną, ale też mówi się o Zachemie, o którym dzisiaj wspomniałem. Dlaczego w Zachemie zwolniło się teraz 600 osób? A zwolniono z prawie 700
osobowej załogi, ponieważ tą firmę kupują Niemcy, o której przed chwilą, o czym przed chwilą powiedziałem, i takich procederów przejęć w Polsce jest coraz więcej. Jest to wszystko pięknie nazywane prywatyzacją, a jednak jest to oddawanie polskiego majątku w obce ręce. Dzięki komu? Wiecie, dzięki komu. Kolejna informacja, co ciekawe, w 14 lat banki okradły Polaków na 700 miliardów, plus odsetki oczywiście. Manipulacja i kłamstwo polega na tym, że nie rozróżnia się kredytu z wykreowanych pieniędzy od kredytu z zaoszczędzonych pieniędzy. Manipulacja i kłamstwo polega na tym, że nie różni się tutaj kredyt z wykreowanych pieniędzy od kredytu z zaoszczędzonych pieniędzy. Przemilcza się fakt, że to są zupełnie różne rzeczy, choć nazywa się je tak samo. No tak jak macie zamek błyskawiczny i też zamek średniowieczny Zamczysko, ludzie nie myślą po prostu, ale statystyki pokazują 700 baniek w 14 lat, 700 miliardów miałem powiedzieć. W każdym bądź razie bardzo dużo pieniędzy na międzynarodowe kartele bankowe. Co ciekawe, śrubują nam jeszcze wydatki, groźby związane z brudnym powietrzem, no bo przecież teraz Unia nakazuje nam oddychać czystym powietrzem, niezależnie od tego, jakie ono jest, i my mamy za to powietrze jeszcze płacić. W listopadzie 2011 roku zostaliśmy już pozwani do Trybunału wraz z kilkunastoma innymi krajami za niewdrożenie unijnej dyrektywy o jakości powietrza, jednak wówczas Komisja popełniła błędy formalne i rozprawa się nie odbyła, ale teraz przygotowuję się do następnej sprawy, zawężając ją tylko do kwestii dotyczącej stężenia pyłów tak zwanych PM10, no, czyli chodzi o jakiś związek dwutlenku węgla. Szanse tym razem w Polsce się upieczę są niewielkie. Według najnowszego raportu Europejskiej Agencji do Spraw Środowiska na temat jakości powietrza w Europie, Polska należy do krajów, które najbardziej przekraczają dozwolone limity stężenia pyłów. Od Polski gorsza jest tylko Bułgaria, jeżeli chodzi o stężenie PM10, a na pierwszym niechlubnym miejscu nasz kraj znajduje się, jeżeli chodzi o stężenie drobinek tak zwanych MP2,5. No wprawdzie na zbyt wysokie stężenia pyłu w powietrzu narażona jest 1/3 mieszkańców europejskich miast, ale jednak południe Polski zaznaczone jest na opublikowanych w raporcie mapach kolorem czerwonym. Także zapłacimy teraz za kolor czerwony na mapach, ponieważ chcemy się rozwijać, chcemy mieć swój przemysł, ale niestety konsekwencja emisji gazów cieplarnianych wchodzi w nową fazę, a więc będzie się od nas egzekwowało po prostu kary finansowe. Kolejna ciekawa rzecz, bardzo istotna, o której za wiele w mediach się nie mówi, przecież taki temat absolutnie obudziłby Polaków, więc nie można się temu dziwić. Wasza walka ma tu kluczowe znaczenie i też polecam naprawdę rozmawiać o tym, czym jest GMO. Posłuchajcie tego, co chcę wam przekazać. Obecnie staje się jasne, że ziemia, którą polski rząd próbuje przekazać międzynarodowym korporacjom, ma być przeznaczona pod tak zwane wyznaczone strefy upraw GMO, tak aby uczynić zadość wymogom unijnym dotyczącym tak zwanego wolnego handlu. Doprowadzi to do szybkiego zanieczyszczenia wszystkich upraw przez GMO. Uchwalona tak zwana niedawna ustawa o nasiennictwie i rozporządzenia, które wejdą w życie 28 stycznia, zakazują wprawdzie uprawiania GMO, ale pozwalają na handel ich nasionami, czyli kukurydza Monsanto 10 i ziemniaki Amfora. No i rząd co zrobił? Tradycyjnie okłamał opinię publiczną, która otrzymała przekaz, że zakazuje się upraw GMO. Prawda jest zupełnie inna. W tajemnicy przed ludźmi rząd popiera międzynarodowe korporacje rolne w ich zakusach na zawłaszczenie polskiej ziemi z myślą o wielkoobszarowej produkcji GMO. To ta sama ziemia, w której o obronie protestujecie. No i tutaj kolejny przykład fałszu, bo ludzie kupili to naprawdę, temat GMO w mediach przycichł, a jednak niezależne portale publikują coraz więcej tych wszystkich niuansów tych ustaw i no, nie możemy na to pozwolić. Kolejny temat, który na pewno również porusza, jest Smoleńsk. Przed Bożym Narodzeniem zeszłego roku prokuratura ogłosiła, że śmierć Remigiusza Musia, którego zeznania obciążały kontrolerów ze Smoleńska, była, jak wykazało śledztwo, samobójstwem. Wcześniej zginął także śmiercią uznaną za samobójczą naczelnik FSB z Tweru, tak zwany generał Konstantin Moriew, który tych kontrolerów przesłuchiwał, a więc kluczowi świadkowie, których zeznania mogły dowieść, że kontrolerzy są współwinni katastrofy, nie żyją.
Kolejni nie żyją, ich już tylu zniknęło, wszyscy oczywiście popełniają samobójstwa, wszystkim źle się żyje na tej ziemi, źle się żyje z tymi sekretami chyba. W każdym bądź razie ja myślę, że ilość tych samobójstw powinna już naprawdę dawać lemingom do myślenia i powinno się coraz więcej również w tych tematach mówić, ponieważ absolutnie moim zdaniem to był zamach. Mamy tutaj to, co przed chwilą powiedziałem, aczkolwiek jest jeszcze jedna rzecz, która w zasadzie otworzy tutaj temat ekonomii w Europie. Chciałem powiedzieć o tym, jak to bezrobocie w Unii wchodzi w kolejną fazę. W zasadzie z miesiąca na miesiąc mamy kolejny rekord. I tak w wyniku trwającego kryzysu zadłużeniowego i wprowadzonych powszechnie programów oszczędnościowych sytuacja na rynku pracy w strefie euro nadal się pogarsza. Według najnowszych danych Eurostatu w listopadzie ubiegłego roku stopa bezrobocia w Unii Walutowej wzrosła do poziomu 11,8%. To najwyższy poziom, jaki zanotowano od 1995 roku, czyli od kiedy takie dane są gromadzone. Największy niepokój budzi przy tym bezrobocie wśród ludzi młodych, które w listopadzie osiągnęło w strefie aż 24%. Słuchajcie, na wiele krajów zamożnych taki procent bezrobotnych, taki procent bezrobotnej młodzieży 20, to jest bardzo dużo. Gdzie przykładowo w Grecji przecież 60% młodzieży nie ma pracy. Także pomyślcie sobie, co te dobrodziejstwa Unii Europejskiej tak naprawdę dają i co tak naprawdę robi Tusk, jeszcze pchając nas do tej waluty. Francja również tonie. Magazyn Fortune w najnowszym wydaniu twierdzi, że Francja znajduje się w poważnym kryzysie, który na razie umyka mediom i analitykom. Mówi się o tym, jak Obelix ucieka do Rosji, tylko nie mówi się, że tak naprawdę on ucieka przed nadchodzącą katastrofą gospodarczą. Robi się ciekawie, głębokie reformy obniżyły drastycznie koszty w Hiszpanii, Portugalii, produkując przy okazji recesję i eksplozję długu publicznego, ale teraz firmy w tych krajach są dużo bardziej konkurencyjne cenowo od Francji. Jak nic nie zrobią, to będą dalej wypychani przez inne kraje z globalnego rynku. Jak zaczną głębokie reformy i cięcia, to będzie głęboka recesja, a jak we Francji zaczną się strajki, to nie będzie tak lajtowo jak w Hiszpanii. Czy też w Grecji, tam naprawdę jest mieszanka wybuchowa tych ludzi i po prostu widać, że gospodarka chyli się ku upadkowi również w tym regionie, pokazują to również tego typu słupki i uważam, że to już są prawdopodobnie jakieś ostatnie miesiące tej strefy, bo już dłużej tak chyba to ciągnąć nie może. Mamy jeszcze Zieloną Wyspę, którą przecież tak bardzo się wzorujemy. Planowana jest tutaj też redukcja zatrudnienia i okrojenie listy leków refundowanych. Cięcia są wymuszone przez plan uzdrowienia finansów publicznych uzgodniony przez rząd Irlandii z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czyli cała trójca oczywiście wymusza kolejne cięcia na kolejnym państwie. Także dziękujemy Unii Europejskiej. Tym razem z Irlandii. Kolejny patent, bardzo ciekawy, rating Cypru obniżony. Jak źle jest? Jest bardzo źle, a będzie jeszcze gorzej. Rating Cypru na poziomie B3 został obniżony przez agencję Moody's do jeszcze bardziej śmieciowego CAA3 z perspektywą negatywną. Powód: rosnące zadłużenie kraju. Agencja obawia się, że w najbliższych miesiącach sytuacja dramatycznie się pogorszy, głównie ze względu na wzrost zadłużenia tego kraju spowodowanego przede wszystkim koniecznością dofinansowania przeżywającego gigantyczne problemy, uwaga, sektora bankowego, czyli standardowa sytuacja, tak jak w przypadku innych państw. Oczywiście w pierwszej kolejności do koryta muszą dostać banki. Rośnie również zadłużenie w takiej Rosji. W ciągu poprzedniego roku rosyjskie zadłużenie za granicą zwiększyło się do 624 miliardów i też dług zagraniczny wzrósł o 15,4%. To jest informacja, którą chcę jedynie przedstawić w skrócie, powiedzieć, że nawet państwa, które nie są w Unii Walutowej, również przechodzą recesję i jest to również Rosja. Rosja też siedzi w kieszeni banków, karteli międzynarodowych i kolejne informacje potwierdzające, że w tym kraju również ekonomicznie dobrze się nie dzieje. A tu niespodzianka. W Ameryce toczy się medialna debata na temat możliwości ominięcia limitu zadłużenia państwa przez wybicie platynowej monety o nominale 1 biliona dolarów. Taką ideę, którą
określa się jako szaloną, to element gry politycznej, o pułap dopuszczalnego zadłużenia państwa, o możliwości wybicia takiej monety przez Ministerstwo Finansów i zdeponowania jej w rezerwie federalnej, toczy się debata na płaszczyźnie medialnej. Autorem pomysłu jest laureat ekonomicznej Nagrody Nobla, niejaki Paul Krugman. Świetny pomysł, oczywiście. Ja myślę, że chyba innych już ciekawych pomysłów naprawdę nie ma, bo przecież drukować pieniędzy już dalej nie mogą, bo Chiny na to nie pozwalają, więc będą teraz bić monety widocznie. Taka jest teraz tendencja, jeżeli chodzi o pomysły abstrakcyjne. Przechodzimy dalej. Polityka. Co ciekawe, bo dużo mówię o tym, co się dzieje w Syrii, i dochodzą tutaj potwierdzenia tego typu, że taka obecność wojsk NATO w tym konflikcie syryjskim w zasadzie oraz brytyjskich jednostek specjalnych, bo tam już są chyba wszyscy, SAS, SBS, jednostki amerykańskie, CIA, podobnie jak w konflikcie libijskim, działają na terenie Syrii od początku konfliktu. No, wojska te współpracują bezpośrednio z Al-Kaidą i Bractwem Muzułmańskim, które są głównym trzonem wolnej syryjskiej armii, co potwierdziły już też media głównego nurtu, a Rada Stosunków Międzynarodowych wręcz wychwalała obecność Al-Kaidy, pisząc, że syryjscy rebelianci byliby dzisiaj diametralnie słabsi bez Al-Kaidy w swoich szeregach. To jest absolutna w ogóle schizofrenia, że Amerykanie i czy też Rada Stosunków Międzynarodowych wychwala partnerstwo w wojnie, wychwala partnerstwo Al-Kaidy. No to jest po prostu porażka totalna, jeżeli chodzi o cały ten światopogląd na ziemi. Przedłużający się syryjski konflikt staje się coraz bardziej krwawy, a elementy fundamentalistyczne dochodzą do coraz częściej do głosu. Pytanie, co teraz się będzie działo, ponieważ mamy też informację, że Polacy biorą udział w tym konflikcie i mamy tutaj jedynie informację, że szkolimy podobno rebeliantów w południowym rejonie Syrii przy granicy z Jordanią, czyli najprawdopodobniej szkolimy Al-Kaidę, słuchajcie, nasi polscy żołnierze, dowódcy są tam, żeby wspierać ten chory reżim syjonistów. Kolejny temat to są Chiny. Chiny ostatnio również robią bardzo dziwne ruchy. Jest zastanawiające dla mnie to, że Chińczycy zaczęli ostatnio skupywać ryż. Nie stwierdzono, aby Chiny w obecnej sytuacji cierpiały na jakieś braki żywności, a więc jest to jakieś gromadzenie zapasów ryżu. W ubiegłym roku kraj ten importował 4 razy więcej ryżu niż w 2011. Dlaczego Chiny nagle zaczęły gromadzić miliony ton ryżu bez wyraźnego powodu? Być może jest to związane z agresywnym programem wojskowym Chin i przygotowaniami wojennych na Pacyfiku oraz Azji Centralnej oraz Afryki, powiem, bo tu będzie się za chwilę wiązała następna informacja z tym. Oprócz tego Chiny gromadzą towary w magazynach w całym kraju. W pobliżu największych chińskich terminali wyładunkowych widywano holdy rud żelaza i innych metali. Chińczycy skupują nie tylko ryż i rudy żelaza, kupują metale szlachetne, windują ceny złota i realnie wpływają na kształt światowej gospodarki. No, mówi się, że Chiny rozpoczynają jakąś ekspansję. Zanim jednak przyjdzie nas czas na Rosję, to być może Chiny będą próbowały jakoś rozprawić się z Japonią. Amerykanie już dawno zapowiedzieli, że wzmacniają swoją obecność na Pacyfiku, a to może być wskazanie takiego miejsca konfrontacji. Również ciekawa sytuacja kreuje się w Afryce, bo być może tego nie widać tak bardzo z mainstreamowych mediów, ale na początku tego roku w zasadzie zespoły tak zwanych amerykańskich armii będą wdrażane aż w 35 krajach Afryki, by prowadzić programy szkoleniowe i inne działania w ramach zwiększania roli Pentagonu w Afryce. Będą to małe zespoły amerykańskich żołnierzy wysyłane do krajów rzekomo powiązanych z Al-Kaidą, takich jak Liban, Sudan, Algieria, Niger. Zespoły te są z amerykańskiej brygady, która jeśli dostanie rozkaz, będzie miała możliwość wykorzystania bezzałogowych samolotów dla operacji wojskowych w Afryce. Wdrożenie to może również stworzyć podstawy dla przyszłej interwencji wojskowej Amerykanów w Afryce. No, celem wdrożenia wojsk jest mobilizacja sił przeciwko rosnącej obecności właśnie Chin w Afryce. Także szykują się gigantyczne migracje
jakieś wojskowe, bo tutaj w zasadzie można mówić o tym już od dobrego roku, że jest to wszystko już w zasadzie od ponad nawet roku coraz większym teatrem, jeżeli chodzi o działania wojenne, ponieważ chociażby w samej Zatoce Perskiej, czy też w rejonie Iranu mamy największe skoncentrowanie wojsk od II wojny światowej, także wydaje się, że jednak ten kierunek, ten rozpęd tych migracji wojsk no, nabiera jeszcze tempa. I mamy kolejną informację, to już akurat mainstream również opublikował. W ten weekend, w 11-12 stycznia, siły francuskie przeprowadziły nieudaną akcję odbicia francuskiego agenta Denilsa Aleksa, przetrzymywanego przez somalijskie bojówki. Operacja została przeprowadzona około 110 km na południe od Mogadiszu. Wzięły w niej udział cztery śmigłowce, ale podobno terroryści zabili zakładnika oraz żołnierza i nie udało się odbić tego zakładnika. Kolejna ciekawa sytuacja. Znowu mamy kolejne państwo afrykańskie, które się broni. I też prezydent Francji, François Hollande, ogłosił, że wojska francuskie zostały wysłane do Mali, by pomóc tamtejszym siłom zbrojnym w powstrzymaniu rebelii islamistów oraz by chronić w Mali obywateli Francji, których liczbę ocenia się na 6 tysięcy. Jak ogłosił Holandę, siły francuskie udzieliły wsparcia jednostkom armii malijskiej w ich walce z elementami terrorystycznymi nadciągającymi z północy, których brutalność i fanatyzm są znane na świecie. Prezydent Francji dodał, że operacja ta będzie trwała tak długo, jak będzie to konieczne, czyli tak długo, jak kolejne państwo afrykańskie uzna przewodnictwo elit i też konieczność wprowadzenia rządu światowego, bo przecież zawsze o to chodzi. Te państwa są przejmowane już od dłuższego czasu. W zasadzie sytuacja, a w zasadzie scenariusz przejmowania i scenariusz jest zawsze podobny, a więc chodzi tutaj o promowanie terroryzmu w danym regionie i zobaczcie, jak to pięknie przechodzi przez opinię publiczną. Kolejne wojsko kolejnego państwa w imię nowego porządku świata jedzie do Afryki tym razem i robi swoje. Mamy teraz jeszcze temat Rosji, który oczywiście również należy brać pod uwagę, bo w tej całej grze mocarstw widać, że teraz robią się pewne takie posunięcia, które troszeczkę przeczą takim wzajemnym stosunkom, które programuje się tu w mediach nam od wielu lat. Federacja Rosyjska, dysponująca największym potencjałem bojowym na Morzu Kaspijskim, w szybkim tempie go rozbudowuje. Status tego akwenu pozostaje nieuregulowany od czasu rozpadu Związku Sowieckiego. Tymczasem na jego obszarze znajdują się ogromne złoża surowców energetycznych, które stanowią fundament dywersyfikacji energetycznej Unii Europejskiej. Ponadto po jego dnie planuje się budowę gazociągu transkaspijskiego łączącego Azerbejdżan z Turkmenistanem, co w jeszcze większym stopniu godziłoby w interesy rosyjskie. Wszyscy starają się zabezpieczyć swoje interesy, także jest to bardzo ciekawe, bo Chińczycy robią podobne rzeczy, Amerykanie robią podobne rzeczy. Także widać, jakby w tej chwili tworzył się taki jakby sztuczny podział tej ziemi na jakieś takie przyszłe regiony. Te statki się ustawiają w pewnych regionach, czekając prawdopodobnie na jakiś przełom. Jest może jakiś podział już z góry ustalone, z tego co oczywiście wiemy z całego zasobu wiedzy na temat planów globalistów, absolutnie jest przewidziany nowy podział świata, między innymi również z wyróżnieniem takich kluczowych rejonów dla tych największych mocarstw, dlatego warto obserwować te posunięcia tych największych na arenie międzynarodowej. Kolejna perełka, jeżeli chodzi o informacje z kręgu globalistów, mianowicie CIA w tajemniczy sposób tworzy, przynajmniej to było tajemnicze, no teraz już jak czytamy to nawet z Onetu, że tworzone są oddziały wojskowe wchodzące w skład jednostki reagowania globalnego, tak zwaną GRS. Teraz prawda na ten temat jest już jasna, służący w nich żołnierze zwani tak skorpionami przebywają już na kilku frontach wojny z terrorem. Rosnące znaczenia GRS to część planu mającego na celu rozwój zdolności bojowych CIA. Agencja nawiązała w ciągu ostatniej dekady ścisłą współpracę z dowództwem sił specjalnym.
i tego typu posiłki, bo tak chyba można to nazwać, najprawdopodobniej będą wprowadzone po to, żeby jak powstanie armia globalna, żeby właśnie tego typu organizacja jak CIA, odpowiedzialna za cały terroryzm na świecie, za wszystkie większe operacje związane również z tym antyterroryzmem, prawda? Także te dwa bieguny robiące największy chaos teraz będą miały jeszcze swoje wojska, które będą najprawdopodobniej ponad narodowymi siłami zbrojnymi, także to jest też moim zdaniem jedna z bardziej takich przełomowych informacji. Po prostu oswaja się społeczeństwo z koniecznością istnienia takich jednostek. Kolejny temat, bardzo często poruszany w moim programie, depopulacja. Ludziom wydaje się, że depopulacja będzie się odbywała w jakiś taki sposób stanowiący odwzorowanie jakichś praktyk nazistowskich. Wielu Amerykanów w to wierzy, że na przykład FEMA, Agencja do Spraw Wydarzeń Nadzwyczajnych, przygotowuje wielki holokaust dla części obywateli Ameryki. No ja myślę, że i tak jest. W każdym bądź razie jednak Europejczycy nie dostrzegają tego, że depopulacja w krajach zachodnich trwa na całego. Jest to proces związany z promowaniem hedonizmu jako stylu życia, co samo w sobie powoduje zmniejszanie ilości narodzin dzieci, bo przecież dziecko przeszkadza w zabawie, a my mamy się tylko bawić, nie rozwijać, bawić, cieszyć życiem, ale bawić przede wszystkim. I takie właśnie oddziaływanie propagandowe, jakie serwują nam media i kultura masowa, jest oczywiście ukierunkowane tak, aby w każdym dobrym lemingu wyzwolić na starość odrób szybkiego skoku w dół ze skarpy, aby chociaż trochę ulżyć upadającym systemom emerytalnym. Zresztą to widać u nas w mediach. Mówi się coraz więcej o eutanazji, mówi się coraz więcej właśnie o tego typu rozwiązaniach. Ci, którzy nie dadzą się zabić celowo, i tak nie będą żyli dłużej, bo lawinowo rośnie liczba przypadków raka. Już teraz staje się to jedno z takich podstawowych, głównych powodów śmierci. Gdy patrzy się na ilość powikłań ciążowych, to też przeraża. Trucizna sączona w postaci domieszek GMO i innej chemii powoduje, że nasze organizmy nie wytrzymują. Długotrwałe spożywanie wyłącznie produktów obecnych w supermarketach to droga do własnych problemów ze zdrowiem. Ja oczywiście dodałbym tutaj wiele innych powodów i też dowodów na to, że na świecie jest prowadzona depopulacja. Oczywiście jest ona subtelnie na razie prowadzona, ale można naprawdę już wyciągnąć konkretne wnioski, chociażby z tego, jak bardzo zależy korporacjom na wprowadzeniu GMO i po co tutaj w zasadzie dyskutować. To jest absolutnie jasne, że komuś widocznie zależy, żeby na Ziemi było nas mniej, dużo mniej. Pytanie, czy to przypadkiem nie elity, które chcą mieć 500 milionów populacji. I to, co tutaj na sam koniec wybrałem, to właściwie, żeby uświadomić ludziom coraz częściej, z czym mamy do czynienia, a więc te inscenizowane wydarzenia przez media. Macie w ramach kontrastu wszystko to, co powiedziałem wam dzisiaj, a jest to zaledwie ostatni tydzień naprawdę coraz grubszego kalibru informacji, ale my przerabiamy na okrągło te same emocje, tylko zmieniają nam się historyjki związane właśnie z takim przetwarzaniem naszych emocji. Coraz więcej mamy do czynienia z takimi, z tym, z, tak naprawdę to jest teatr, co oni tam teraz robią. Różnego rodzaju aranżacje medialne, to już jest codzienność. Już sama obecność mediów, relacjonowanie przez nich określonych wydarzeń zmienia ich charakter, przebieg, zachowania uczestników. No czas, który obecnie przeżywamy w Polsce, znów coraz bardziej jest przesączony tymi wydarzeniami. Często znowu wraca sprawa Madzi. Teraz mamy znowu jakieś samobójstwo policjanta. Na okrągło tylko i wyłącznie programuje nam się emocje niskiego poziomu i nie dają nam żadnej szansy na to, żeby dowiedzieć się czegokolwiek więcej o świecie, a naprawdę na świecie się gotuje, jeszcze nie jest to woda, która paruje, ale jest już to naprawdę temperatura, którą należy, że tak powiem, którą należy wziąć pod uwagę, bo ona robi się niebezpieczna, będzie niebezpieczna dla nas wszystkich i też namawiam wszystkich widzów do tego, żeby myśleć samodzielnie, szukać informacji. Nie może być tak, że coś was zaskoczy, że system was zaskoczy, czy też, że rząd będzie od was mądrzejszy. W tym tygodniu to już wszystko. Zapraszam was tradycyjnie za tydzień. Dziękuję wam i pozdrawiam.